W tym specjalnym odcinku usłyszycie o technologicznym aspekcie wykorzystania informacji. Jakiej broni może użyć Rosja? Pociski hipersoniczne, broń satelitarna, cyberataki, dezinformacja, broń biologiczna. Dlaczego nie będzie użyta broń atomowa? Jaki to ma związek z przetwarzaniem danych i informacji? Z jakimi zagrożeniami mierzą się teraz Ukraińcy i Polacy i jak je rozpoznać? Napęd hipersoniczny to tak naprawdę moduł pozwalający danemu obiektowi rozwinąć prędkość przewyższającą Mach 5. To znaczy, że porusza się w danym środowisku ponad pięciokrotnie szybciej niż dźwięk. Napęd hipersoniczny będzie przydatny do łatwiejszych i tańszych lotów kosmicznych. Aby rakieta lub pojazd kosmiczny dostały się na orbitę, potrzebują osiągnąć prędkość Mach 30. Osiągnięcie takiej prędkości nie jest problemem przy użyciu silnika rakietowego. Jednak rozwiązanie to wiąże się z koniecznością wyposażenia promu nie tylko w zbiornik paliwowy, lecz także w ogromne zapasy utleniacza. Transportowany w ten sposób tlen stanowi znaczną część masy materiałów pędnych. Zastosowanie napędu hipersonicznego pozwala na odciążenie całej konstrukcji, bo napęd czerpie tlen z atmosfery. Dzięki temu nie jest konieczne zabieranie dodatkowej ilości tlenu stanowiących dodatkowy ciężar. Jako broń hiperdźwiękowa rakiety mogą manewrować podczas lotu, co obniża przewidywalność trajektorii lotu oraz poprawia celność. Pociski poruszają się z prędkością znacznie przewyższającą pięciokrotność prędkości dźwięku, co utrudnia prawidłową reakcję systemów obrony przeciwrakietowej. Mogą poruszać się na niskiej wysokości, co powoduje słabszą widoczność na radarach. Możliwość zmian kierunku lotu w połączeniu z dużą prędkością utrudnia zestrzelenie takiej rakiety. Jakie trudności ma rakieta, która osiągnęła prędkość hiperdźwiękową? Wiele zależy od stosowanego silnika. Część silników ma właściwości, które powodują dodatkowe trudności lub dają szansę. Problemem jest utrzymanie odpowiedniej prędkości oraz ochrona obiektu przed uszkodzeniami przy temperaturach nawet 2500 stopni. Lot pocisków z tym napędem nie jest też jednostajny. W końcowej fazie przemieszczania się zwalniają one, co w tym momencie czyni je bardziej podatnymi na zniszczenie przez system obrony przeciwrakietowej. Jakie systemy hipersoniczne udało się uzyskać w Rosji? W 2018 roku Putin zaprezentował Avangard, mianując ją jedną z największych przełomów technologicznych, dających się porównać do wystrzelenia Sputnika w 1957 roku. Lot pocisku tego systemu nad gęstymi warstwami atmosfery może osiągnąć prędkość od 20 machów do nawet 27 machów. Pierwszy test zaawansowanej wersji rakiety miał zostać przeprowadzony już w 2013 roku. Jak twierdzą Rosjanie, w 2018 roku obiekt został poddany próbie w ponad 6000 km. Według zapewnień test był udany, a pocisk zdołał rozpędzić się do prędkości hipersonicznej, zachowując zdolność manewru. System został oddany do służby armii rosyjskiej w 2019 roku. W hipersoniczne głowice Avangard został wyposażony bojowy pułk strategiczny rakiet balistycznych. Putin w 2018 roku poinformował, że Krajowa Armia posiada także inną hipersoniczną broń. Pociski powietrze-ziemia Kinzhal, mogące przenosić zarówno głowice konwencjonalne, jak i nuklearne. Rosja twierdzi, że pocisk osiąga prędkość nawet Mach 10, a jego zasięg rażenia może wynosić 2000 km. Broń hipersoniczna również opiera się na informacjach i danych. W mocnym uproszczeniu broń tam, aby ją użyć, musi znać cel oraz ewentualne ryzyka czy utrudnienia. Aby była wykorzystana, trzeba ją zasilić danymi o kluczowych osobach, obiektach lub defensywie. Od lat Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny inwestują w rozwój tej broni, posiadającej zdolność do omijania obcych systemów obrony rakietowej oraz umiejętność dostarczania głowicy bojowej do celu. Agencja TASS poinformowała, że testy Zirkona w grudniu 2021 roku to już finalna faza prób tej broni, która podobno weszła już także do seryjnej produkcji. Mówiąc o broni hipersonicznej, najczęściej ma się na myśli manewrujące pociski szybujące, które poruszają się z prędkością wielokrotnie większą niż dotychczasowe rakiety i są praktycznie niewykrywalne. Jaka jest prędkość takiego pocisku? Docelowo 11000 km na godzinę. W Stanach Zjednoczonych pomysł stworzenia takiej broni pojawił się w rezultacie pracy nad przeglądem polityki nuklearnej z 2001 roku. Amerykanie koncentrowali się jednak początkowo na hipersonicznych pojazdach kosmicznych i pociskach do przenoszenia głowic konwencjonalnych. Dopiero po wieściach, że Rosja i Chiny pracują przede wszystkim nad hipersonicznymi środkami do uderzenia jądrowego, USA zmodyfikowały swoją strategię i przyspieszyły pracę nad zastąpieniem obecnie używanych pocisków balistycznych i tu pojawiają się wątki związane z danymi. Agencja DARPA chciała połączyć hipersoniczne jednostki latające ze sztuczną inteligencją, co sugeruje, że do uczenia tych rakiet będą potrzebne gigantyczne zasoby informacji. Ale dlaczego ta broń jest taka groźna? Kluczowa jest jej szybkość. Najszybsze myśliwce zbliżają się do prędkości 3 machów. To trzykrotność prędkości dźwięku, czyli o 1200 km na godzinę. Natomiast pociski hipersoniczne osiągają prędkość przynajmniej 6 machów, a w praktyce nawet około 27 machów. Do tej prędkości należy dodać zdolność unikania systemów obrony rakietowej, dokładność do kilku metrów, niższy poziom lotu utrudniający wykrycie, możliwość manewrowania lecącej rakiety na boki w celu uniknięcia przeszkód innych rakiet. 17 marca 2022 roku brytyjskie ministerstwo poinformowało, że rozmieści w Polsce dodatkowe systemy obrony przeciwlotniczej. Pociski po wystrzeleniu przez wyrzutnię mogą osiągać prędkość 5800 km na godzinę, a więc około 4 do 5 machów.
mogą zestrzelić zarówno samoloty bojowe, jak i rakiety. W polskich wojskach lądowych system CAM został w listopadzie 2021 roku zarekomendowany jako część polskiego systemu obrony powietrznej o kryptonimie NAREW. Przykładowa żelazna kopuła chroniąca Izrael, w skład której wchodzi 10 baterii z 3 lub 4 wyrzutniami rakiet. Każda z nich jest uzbrojona maksymalnie w 20 rakiet, przechwytujących TAMIR. Łącznie w jednej baterii może być więc nawet 80. Skuteczność systemu osiągnęła na poziomie 87% przy ówczesnym użyciu 5 baterii przeciwrakietowych. System Patriot, będący częścią programu Wisła, będzie jednym z głównych elementów tworzących system obrony powietrznej kraju. Ile rakiet ofensywnych może mieć Rosja? Podzespoły elektroniczne do rakiet i technologii kosmicznych są elementem sankcji naniesionych na Rosję od 2014 roku, a z Europy i Stanów Zjednoczonych pochodziło 70% tego rodzaju podzespołów. Wiele z tych podzespołów idzie na rozwój technologii kosmicznych. Na początku 2018 roku Rosja dysponowała około 313 rakietami balistycznymi. Ze względu na wysokie koszty, trudności z uzyskaniem materiałów do produkcji, ich ilość nie będzie prawdopodobnie większa od ilości rakiet balistycznych. Zakładając 25% ilości, można stwierdzić, że będzie to maksymalnie 80 rakiet. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej na temat tego odcinka, zostaw komentarz i obserwuj ten kanał. Cała seria będzie mini szkoleniem, jakie możesz przejść w dowolnym dla siebie czasie.